Hello, hello, konnichiwa, dzień dobry. Hello and welcome, welcome. Witajcie, z tej strony Mr. Transmetal 666, znowu nadaję. Dzisiaj dalej mamy na tapetce świat Marvela. Kolejna z postaci, jaką udało mi się wygrzebać z mojej kolekcji, którą bardzo, naprawdę bardzo, bardzo dawno kupiłem. Pamiętam, że to też był eBay. To jest człowiek o nazwie Power Man, chyba, o ile się nie mylę. Ale do końca pewny też nie jestem. Liu Kang, Powerman. Powerman, 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 Powerman. Kurde, Powerman, Powerman. Coś takiego, nieważne. Bardzo niewiele wiem na temat tej postaci. Wiem, że jest to postać, która już dość dawno królowała w świecie Marvela. To znaczy, nie wiem, czy on konkretnie miał jakiś związek z X-Menami. Jak widać, postać, facet był dość mocny, z tego co wiem. Też dysponował jakąś siłą i absorpcją, także bardziej facet był siłowy i taki twardy do zgryzienia, niezniszczalny, można powiedzieć. Tyle niestety mogę powiedzieć na temat figurki, to znaczy, przepraszam, na temat postaci. A co do figurki, no to jak sami widzicie, figurka jest dość bardzo ciekawa. Facet jest jakiś tam ciekawy, ma afro na sobie, jest oczywiście afroamerykaninem, czarnuchem, brzydko mówiąc, no ale po prostu jest murzynkiem. Co ciekawe, bardzo taki charakterystyczny wyraz twarzy, na dzień dobry widać, że gość, nie ma z nim pieprzenia, że tak powiem, gość wie, czego chce, i jak mu się coś nie podoba, to nakopie wam do dupska. Z tyłu taka srebrna opaska, nie wiem, jaką cholerę to jest, no ale ciekawe, tutaj fajne PKS-y. No, dość to nawet fajnie zrobione. Ta koszula to jest taka śmieszna, to takie właśnie trochę mi to zalatuje takim tandeciarskim kostiumem z lat właśnie 80., czyli właśnie te lata takie Afroamerykanów, to znaczy mam na myśli właśnie no, Dzieci Kwiaty, Pokój, Peace. No i tada itp. Szerokie lata 80. disco, znaczy lata 80. wszędzie, w sensie mam na myśli właśnie dzwony i tak dalej, i tak dalej. Nawet późniejsze, bo to chyba lata nie 80., 70. Nieważne, nie będę się w to zagłębiał zbytnio. W każdym razie tak właśnie ten strój, jego koszula i tak dalej do tego nawiązuje. Tutaj ciekawy łańcuch z kłódką, nie wiem, czy to jest jakiś pas dziewictwa, czy co, czy pas cnoty, czy coś w tym rodzaju, no nieważne. No i czarne chyba... Można się domyśleć, że chodzi o skórzane właśnie spodnie, no ale chyba tak. No i fajne kłozoki. No dość ciekawe ma te buty. Właśnie zawsze mi to ciekawiło, dlaczego oni mają takie normalnie te buty dziwne, takie z takim właśnie takim pasem u góry, takim, no nie wiem, czy to po prostu chodzi o to, że jak facet, nie wiem, się, że tak powiem, nie wiem, spoci, to wszystko spływa mu i tu się zbiera i później może to wypić. W sensie mam na myśli, nie wiem, jak się na pustyni znajdzie, nie mam pojęcia. Bardziej te buty przypominają mi takich właśnie typowy piracki styl, jak piraci z Karaibów, oni mieli też właśnie takie kłozoki z takimi dziwnymi jakimiś, nie wiem co to jest, nie wiem po co to było, nieważne, nie będę się w to też zagłębiał, dlatego że mam się skupić na figurce. Słuchajcie, figurka jest nawet bardzo fajna, tak jak mówię, niewiele wiem na temat tej postaci. Figurka jest, jak zawsze patrzymy, z którego jest roku, ano jest, słuchajcie, panie i panowie, bo w moim gronie fanów pojawiły się też panie, dlatego tak mówię, panie i panowie, 2006, nie jest znowu taka strasznie stara, ale dość ciekawa. O, sorka. Z tego co wiem, mieli stworzyć film na temat właśnie wzorowany wzorowany z tej postaci, ale nie wiem, jak to tam poszło, coś tam wszystko się zatrzymało. Dobra, polecimy szybko punkty artykulacji. Głowa w górę, w dół, na bok. Dość te, jak mówiłem już wcześniej, jeszcze zanim rozpędzę się z tymi punktami, ciekawa postać i powiem wam, że nawet mimo iż ten kostium z lat, powiedzmy, nie wiem, 80., Dzieci Kwiaty itd. i disco rządzi, to powiem wam, że i tak nawet jest fajnie to wszystko tak gdzieś się komponuje właśnie z tym czarnoskórym bohaterem. Także lecimy dalej, punkt artykulacji. No tutaj ciężko jest zgiąć mu tułów, ale się rusza, tutaj też zasuwa. Staw kulkowy, praktycznie 90 stopni można zrobić. Bicepsie też ładnie pracuje. Troszkę za jaskrawe to światło i rzuca się w oczy. Widać, że muły chłop ma podwójny staw. Ręka tutaj też w tandgarsku pracuje, nawet można ją pozginać w tą stronę. I tutaj też spójrzcie, na samym końcu, można powiedzieć, że jakby te srebrne takie
okręgi broniły, nie wiem, jego stawu. Tutaj w ręce, w nadgarstku, ciężko powiedzieć. No, jakiś to chyba miało, jakiś sens musiało to mieć, żeby to zakładać. No nieważne. Druga ręka podobnie, z tym, że druga ręka nie ma pięści, a są paluchy, nie jest każdy oddzielnie, także słuchajcie, może on pozdrowić zdecydowanie swoich wrogów czy nieprzyjaciół. Myślę, że uda mi się. Tak, myślę, że mi się jednak uda to zrobić. Także hello, dzień dobry. No, brzydko się zachował, no ale nieważne. Lecimy dalej. Tu jest lepiej trochę z nogami, ponieważ stawy kulkowe pozwalają mu na zrobienie szpagatu bez większego problemu. Tutaj w biodrze też nóżka ładnie się kręci, podwójny staw kolanowy, gumiaczki. O kurczę, spójrzcie, gumiaczki niestety się nie kręcą tutaj, jak zawsze przeważnie w połowie dolnej części nogi zawsze się kręcą. Tu niestety u pana Liu Kang niestety nie ma tego. No i cóż, stopa jak najbardziej ruchoma, końcówki palców też, włącznie z przegubem tutaj w bok. Także Liu Kang może sobie też kostkę bez problemu złamać. No cóż, jak zwykle pozostawiam ocenie, jeśli pozostawiam waszej ocenie tutaj kwestię związaną z samą postacią Liu Kanga, czy jako tam się zwał. Powiem wam, że jest niezła. Także dodatkowo to też myślę, że dość mocno zasili kolekcję w składzie Marvela. Także polecam zdecydowanie, bo myślę, że mimo iż lata 70. już pewnie nie wrócą dyskoteki i kłozoki takie, ale myślę, że figurka jest jednak warta zachodu. Trzymajcie się, cześć!